Są puszyste, zwinne i podobno zawsze spadają na cztery łapy. A dzisiaj dodatkowo obchodzą swoje święto. Obchodzony od 2006 roku Międzynarodowy Dzień Kota świętowany jest 17 lutego przez miłośników tychże czworonogów w Polsce i we Włoszech. Pomysłodawcą tego święta w Polsce była redakcja miesięcznika Kot oraz stowarzyszenie Cat Club Łódź. Dzień Kota obchodzony jest w różnych krajach świata, jednak w innym czasie. W Japonii 22 lutego, w Stanach Zjednoczonych 29 października, a w Wielkiej Brytanii 8 sierpnia. Jestem właścicielką Moetiego kota, którego mam od 7 lat i przez te 7 lat zmienił zupełnie mój pogląd na koty, ponieważ do tej pory byłam zdecydowanie w teamie psy. Przez całe moje życie od dziecka psy mi towarzyszyły. On jest pierwszy i szczerze przyznam, że wprowadził coś, czego żadne inne zwierzę nie wprowadziło. Uwielbia się przytulać, jest niesamowicie oddanym zwierzęciem, które przychodzi na każde zawołanie. Początkowo kot domowy nie pełnił funkcji pupila. Dawniej kot w domu miał obowiązki, a do najważniejszych z nich należało tępienie gryzoni i innych szkodników. Rzymianie hodowali specjalne rasy bardzo walecznych kotów, które zabierali ze sobą na wojenne wyprawy. Dzięki rzymskim podbojom koty szybko opanowały niemal cały stary kontynent. No, mamy takiego dachowca, typowy dachowiec. Jak się zwie? Mysza. Ponieważ jest taka szaro-bura, w związku z tym wyglądała od razu jak taka mysza. Ale łowny nie jest? Jest łowny. No niestety jak jest, w tej chwili mieszka w mieszkaniu, ale przedtem jak wychodziła na dwór, no to muszę powiedzieć, że zdarzało się, że przynosiła nam jakąś nornicę lub mysz. W Egipcie natomiast koty zyskały miano świętych, a ich szczątki trafiały do sarkofagów i poddawane były mumifikacji, podobnie jak sami faraonowie. Wierzono, że koty są ucieleśnieniem bogini Bestet, znanej też pod nazwą Bast albo Ubasti. Była ona bóstwem miłości, muzyki, płodności i rodziny, a przedstawiano ją jako kobietę z głową kota. Za zabicie kota w starożytnym Egipcie groziła kara śmierci. Swojego kota wziąłem z fundacji kilka miesięcy temu. Mały kotek, ale powiem Państwu, że bardzo wdzięczny. Takie koty chyba kochają najbardziej. Jak się nazywa? Holly. Jak Hollywood, tylko skrócone Holly. To są bardzo wdzięczne zwierzęta, szczególnie tą miłość widać, kiedy wracam zmęczony po pracy, kładę się przed telewizorem i kot się kładzie mi na kolanach, grzeje, przytula się. Przyjaźń ludzi i kotów rozpoczęła się bardzo dawno, bo ponad 10 tysięcy lat temu w Afryce. To tam, w kraju wówczas zwanym Nubią, leżącą na terenie dzisiejszego Egiptu i Sudanu, znaleziono dowody na to, że drogi ludzi i kotów przecięły się, a ich wspólna wędrówka trwa do dziś. Też często mówi się, że najlepszym przyjacielem człowieka jest pies. No, ja akurat uważam, że to koty są takim odbiciem naszej duszy. Idealnie też odbierają nastrój człowieka, potrafią pocieszyć w trudnych chwilach. Sam jeszcze nie mam kota, ale w domu rodzinnym planuję niebawem też przyjąć takiego kota, pewnie ze schroniska. I też o to w tym dniu powinniśmy zaapelować, aby tych samotnych kotów w tych schroniskach było jak najmniej. Jeśli ktoś chce mieć zwierzaka, to najlepiej wziąć go właśnie ze schroniska. Dzień kota w Polsce powstał, aby uwrażliwiać ludzi na los zwierząt i zachęcić ich do pomagania im. Według statystyk sporządzonych przez schronisko na Paluchu w styczniu 2023 roku trafiło tam 57 kotów, w tym 5 z nich wróciło z adopcji. Dla News24 Dominika Staniaszek.